Na program zapraszają Poddębice, miasto gorących źródeł. Dziś w Agroekspresie o inwestycjach ważnych dla gminy Poddębice. Samorząd cały czas inwestuje w drogi i rozwój infrastruktury. To największa inwestycja w mieście, ulica Zielona. Realizacja niemal na ukończeniu. My się zamieniliśmy z powiatem kilkoma drogami. To była droga powiatowa, teraz jest droga gminna. Szczególnie chodziło o łącznik od ulicy Polnej do ulicy Targowej. Ulica Targowa staje się taką ulicą, no można powiedzieć, biznesową trochę, bo tam powstają kilka firm i instytucji publicznych i chodziło o to, żeby skrócić dojazd właśnie do tej ulicy. To się udało nam zrobić. No ja muszę powiedzieć, że jak zerkam właśnie na tą ulicę Zieloną, to ona wygląda jak w takim nowoczesnym mieście, bo chciałbym, żeby Poddębice kojarzyły się właśnie z takim miastem. I ścieżki rowerowe, i nowe chodniki, i nowe LED-owe oświetlenie, i zegary, które taką ciekawość wzbudzają u mieszkańców. To jest 9. droga pozyskana z Urzędu Wojewódzkiego, z tak zwanego programu przebudowy dróg. Jeśli uda nam się w przyszłym roku wybudować i otrzymać dofinansowanie na kolejną drogę, to byłaby to jubileuszowa, 10. to jest ulica Targowa, która źle wygląda, nie ma chodników odpowiednich, nie ma ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy ją dopasować do takiego standardu, jaki widzimy tutaj. A w tej okolicy właśnie będą rewitalizowane baseny, są środki. To obecnie inwestycja numer jeden w Poddębicach. Z nią wszyscy wiążą największe nadzieje. Odkąd udało się wydobyć pokłady wód geotermalnych, tak naprawdę cichym marzeniem było wykorzystanie ich właśnie w obiekcie tego ośrodka sportu. Co tu powstanie? Powstanie tutaj obiekt szczególnie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, czyli Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa oraz Budynek Integracji Spotkań Osób Niepełnosprawnych. Inspiracji, jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania, szukano też w Austrii, w Niemczech, a nawet w Japonii. Dzisiaj możemy powiedzieć, że środki mamy, bo podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim. O wydobyciu wód termalnych to u nas mówiło się od lat już chyba 40 nawet. Ja mogę powiedzieć, że Poddębice były prekursorem w pomyśle, a w realizacji troszeczkę upłynęło czasu. Niemniej jednak no, udało się zdobyć pieniądze kilka lat temu na odwiert termalny. Szybko wybudowaliśmy kotłownię geotermalną, rozciągnęliśmy sieć po naszym mieście. Dużo budynków jest ogrzewanych już teraz wodą geotermalną. No i przyszedł czas, żeby rewitalizować te obiekty, na których tu jesteśmy, obiekty hotelowo-basenowe. No ale po drodze też była budowa Byczyny, obiektu sportowego, który tutaj dla mieszkańców też wydawał się na początku dziwny. Dlaczego nie budujemy w tym miejscu, gdzie jest stary obiekt sportowy, tylko przenosimy właśnie kilometr dalej na Byczynę. No i dzisiaj mam jakby rozwiązanie tej zagadki, bo gdybyśmy tej Byczyny nie wybudowali, tego obiektu sportowego, to dziś nie byłoby mowy o rewitalizacji tego obiektu, gdyż przepisy jednoznacznie mówią, że musi być zapewnione miejsca parkingowe i tych miejsc parkingowych do obiektów użyteczności publicznej musi być dużo. Stanęliśmy przed takim faktem, że są pieniądze, a nie moglibyśmy budować, dlatego ten stary stadion zmieni teraz swoją funkcję. Tam będą parkingi, tam będzie możliwość również wypoczynku, bo część starego stadionu będzie przeznaczona tutaj na wypoczynek, na leżaki, na nowe nasadzenia drzew. No i tak krok po kroku zbierzamy do tego, żeby te w Poddębicach baseny termalne były w jak najlepszym wydaniu. Oczywiście mamy wiele obaw, bo dzisiaj każdy samorządowiec wie, jak wysoko skoczyły ceny za usługi, jak ciężko znaleźć wykonawcę. Martwimy się tym troszeczkę, jak każdy, ale mamy na to 3 lata, żeby to zadanie wykonać, czyli mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli i jest czas, żebyśmy się cieszyli, a zobaczymy, jak będzie wyglądało to w przetargach. Przetarg rozpisany? Tak, my jesteśmy na etapie przetargu. Póki co jest zainteresowanie, ale to dopiero za kilka miesięcy się okaże, kto złoży najlepszą ofertę. To nie jest łatwy obiekt, jak się rozejrzymy tutaj dookoła, to widzimy, jak ta tkanka jest zniszczona, jak duży obszar musimy zrewitalizować, bo to jest ponad 4 hektary. Składa się z wielu elementów i z tych elementów związanych z nieckami basenowymi, ale również ze starej restauracji, ze starej świetlicy, hydroforii, ze starego hotelu, stare boiska, a więc tu jest zakres prac dosyć duży, no dlatego projekt jest duży, bo szacunkowo około 60 milionów złotych mamy zagwarantowane w budżecie, żeby do tego zadania przystąpić. Nasz obiekt jest skierowany w głównej mierze do osób niepełnosprawnych i chcielibyśmy przygotować dla nich takie możliwości, żeby mogli swoje zmysły rehabilitować. Zresztą obiekt jest położony bardzo blisko Ogrodu Zmysłów, Pijalni Wód Termalnych, Poddębickiego Centrum Zdrowia, Domu Pracy Twórczej. To wszystko zaczyna nam przypominać taką całość, o jakiej marzyliśmy kiedyś. Łącznie jak sumujemy teren, na którym te obiekty powstaną, to jest blisko 17 hektarów. Trzymamy kciuki. Na powodzenie inwestycji liczą też mieszkańcy.
tutaj mieszkańcy naszego miasta i okolic, no nie tylko, może i mieszkańcy Łodzi nawet, oczekują takich basenów. Po co mają jeździć do innej miejscowości, skoro mają bliżej do nas, a miejscowi tutaj mieszkańcy jak najbardziej oczekują od kilku lat już takiej inwestycji, no i wreszcie być może się doczekamy, żeby było już możliwe jak najlepiej tutaj zainwestować pieniądze, no i jednocześnie, żeby ci mieszkańcy już mogli sobie na bieżąco tutaj kąpać się i tam odpoczywać w jak najlepszych warunkach termalnych. A myśli pan, że to może się przełożyć też na zyski generalnie dla wszystkich, jeśli chodzi o turystykę? Oczywiście, jak najbardziej. Są tereny tutaj dookoła, do możliwości jest wiele. Każda inwestycja by pociągnęła za sobą jakieś zyski i to by było na pewno dla miasta i okolic jakiś bodziec finansowy wskazany. Także w mniejszych miejscowościach i wsiach realizowane są inwestycje. W Antoninowie za środki gminne powstaje droga. To jest odcinek 650 metrów, koszt inwestycji niecałe 400 tysięcy. No cieszymy się bardzo, bo to jest kolejna inwestycja w naszej gminie drogowa, bo drogi wiadomo są bardzo potrzebne, wszyscy na co dzień uczęszczają po tych drogach. A to jest droga dojazdowa, łącząca jakieś miejscowości, czy tylko tutaj? Nie, to jest droga tutaj lokalna, tak? Lokalna, tak. Wszyscy tam na końcu jest bardzo właśnie zawsze mokro i ludzie mają problemy z wyjazdem. I bardzo się cieszymy, że się udało tą inwestycję jeszcze w tym roku nam dokonać. No tu mamy w tym naszym rejonie, tu musi na bardzo wiele dróg do zrobienia, no ale no wszystko w swoim czasie. Potrzeby są, bo o ponad 50% zdarzały budowa dróg po prostu. Wykonawstwo. I to jest bardzo duży problem w tym momencie, że to wszystko jednak potrzeba pieniędzy na to wszystko. A to już Klementów i duży program rozbudowy kanalizacji. Poddębice na rozbudowę infrastruktury otrzymały dofinansowanie. To inwestycja, która w tej chwili na pewno wygląda nieciekawie. No i jest sporo problemów dla mieszkańców, ale na pewno oczekiwana. Tak, ale ja tu muszę dobre słowo o mieszkańcach powiedzieć, bo już rozumieją, że najpierw trzeba się przemęczyć, żeby potem korzystać z tych usług publicznych. I tutaj budujemy kanalizację za blisko 11 milionów złotych od miejscowości Klementów, w której jesteśmy, w stronę Bałdrzychowa, Praga, Borysew. Do końca przyszłego roku, do października bodajże przyszłego roku mamy to zadanie w całości zrealizować. Tu dobre wieści też płyną ze strony powiatu, który najprawdopodobniej uzyska środki na budowę chodników. Tutaj w tych miejscowościach my chcemy położyć po tej kanalizacji asfalt, czyli byłaby ta infrastruktura naprawdę bardzo poprawiona. Tu jest teren taki bardzo gęsto zamieszkiwany przez mieszkańców. Po drodze znajduje się, to jest Zoo Safari Borysew, do którego przyjeżdża dużo turystów. No i się cieszymy po prostu, każda inwestycja cieszy. Tych inwestycji jest naprawdę sporo. Nawet zauważyliśmy, że w rankingach, jakie są prowadzone, jeżeli chodzi o pracę samorządową, wypadliśmy w tym roku, bo to już grudzień, bardzo obiecująco na trzecim miejscu w jednym z rankingów za Strykowem i Kutnem. To dla nas jest duża nobilitacja i prestiż, bo to przecież samorządy bardzo takie rozwinięte i działające aktywnie. W Klementowie o środki pomocowe postarali się też strażacy ochotnicy. Remiza już wkrótce będzie przebudowywana. W przyszłym roku planowana jest rozbudowa tego budynku. Inwestycja przewidziana jest ze środków lidera. Mieszkańcy tych miejscowości Klementów, Praga i okolicznych wsi są bardzo aktywni, organizują różne spotkania integracyjne, festyny. I chcą mieć lepszą bazę. Dokładnie. Chcą tutaj mieć miejsce, w którym będą mogli się spotkać, zintegrować i aktywnie spędzić czas. Na czym będzie polegała tutaj ta rozbudowa? Inwestycja obejmuje przebudowę tego budynku. Ile będzie kosztować ta inwestycja? Środki przeznaczone na tę inwestycję to 300 tysięcy złotych. W gminie inwestują też przedsiębiorcy. Tu powstanie wiele nowych miejsc pracy. Będzie przeniesiona część produkcji z ulicy Aleksanderowskiej, rozszerzenie tej produkcji. I będą tu wykonywane kadzie transformatorowe i elementy do kadzi transformatorowych. Obserwujemy właściwie finał budowy. Kiedy ma się zacząć produkcja? Jakie są plany? Znaczy plany są, że od stycznia po odbiorach zaczną być przestawiane maszyny. Część z ulicy Aleksandrowskiej i część nowych.
ten obiekt daje jakie możliwości, ile osób będzie mogło tu pracować? Znaczy docelowo, tak jak już było kiedyś mówione, przy osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej to do 300 osób. Rynek w tej chwili to gwarantuje, zamówienia są? No, znaczy zamówienia to są, tylko ludzi nie ma do pracy. Ludzi nie ma do pracy, największy ból. Co z tym fantem Państwo zrobią? Skąd będziecie tych ludzi szukać? No, opcja jest najbardziej, żeby było z tych terenów. Prowadzimy szkolenia, uczymy w własnym zakresie, ale wiadomo, że no, na tym terenie nie znajdziemy i być może trzeba będzie przywozić ludzi, część z terenu Łodzi, z naszego tamtego zakładu. Przynajmniej początki, żeby ruszyła produkcja. W miarę rozwoju więcej ludzi jednak z tego terenu, jeżeli się uda. Dziś to wszystko, a za tydzień o tym, jak żyje się kupcom. Na program zapraszają Poddębice, miasto gorących źródeł.